Rozmowa o plikach cookie. Twitch wykorzystuje dane osobowe zapane w plikach cookie. Twitch wykorzystuje dane O, może kiedy ja się nauczę, żeby wyłączać Steama na drugim ekranie. A pliki cookie, jada. Nie pozwalam na żadne pliki cookie, nie zgarniajcie ode mnie żadnych informacji. Oraz inne kłamstwa, które będę sobie wymawiał, żeby poczuć się lepiej. Jestem pewien, że jak wszystko wyłączę, to na pewno nikt absolutnie nie będzie ode mnie nic kradł. 100% potwierdzone info. To jest pasjonicze w przypadku. Ciekawi mnie w sumie, jak działa wyłapywanie tego rozmazywania tła, bo mam wrażenie, że jak tak robię, to miałem wrażenie, że w początku trochę mnie w to rozmazywanie załapuje i tak się dziwię z tego powodu. A co my tu mamy, poza tym, że siedzimy na siłce, czy to Danganronpa? Is this Danganronpa reference? Z tego, że Danganronpa była jakieś 10 lat temu, to jest Danganronpa reference. Teraz to potem potwierdzona info. Co my tu mieliśmy ostatnio? Ciekawe, czy była to tu Alexis Jet Kundo. Yid Kundo. Album se yidnął. Kupiłem sobie dzisiaj dwie kolejne historyczne książki Bledki na Godzilla Minus One. No to... bardzo sympatycznie. Nie będziemy pewnie siedli na stomaku w środę na czym? Tak, wciąż jestem na drugiej zmianie i... wciąż moje streamy popołudniowe raczej nie wchodzą w rachubę. Poważnie się zastanawiam nad robieniem jakichś takich luźnych streamów, takich bardziej porannych, ale nie wiem jeszcze o której by to miało być, czego by to miało być. Więc jest na etapie zastanawiam się czy, a nie że mam w planach. Jada, mieszane sztuki walki. Czy to prawda, że ktoś rozmieszcza bomby w tym klubie? No, coś tam było właśnie. To jest ta informacja, która mi brakowała, bo musiałem sobie przypomnieć, co ostatnio biliśmy. Nawet klub taki jak ten stał się celem dla terrorystów. Czemu ja tu jeszcze stoję? Muszę iść wszystkich ewakuować. To brzmi jak rozsądny plan. To teraz pytanie, gdzie te wspomniane bomby będą? Pytanie w sumie, czy my je musimy znaleźć, jak tako? S2, chcę rzucić 60 funtów? Nie mam czasu biegać. Powiedziałbym, że bieganie mogłoby pomóc ci rzucić się wspomniane 60 funtów, ale co ja się znam? Zatem rzucenie 60 funtów to jest specjalność doradztwa finansowego. Ha, ha, ha. Nie no, nie wygląda, żeby tutaj coś więcej było. Chyba. Nie wcześniej niż 9.10. Znaczy to na pewno, to z tym to nawet się nie będę kłócił. Bo jakiekolwiek wcześniejsze streamy byłyby dosłownie na zasadzie, że nikogo by nie było, bo wszyscy by spali. Ze mną włącznie zresztą. Ale... właśnie jestem na takim etapie, że zastanawiam się, czy w ogóle ludzie by przychodzili na te simy potencjalne. Nie wiem, myślałem wstępnie gdzieś, nie wiem, o 12, 13, gdzieś tak do 2, 3, coś w ten deseń. Ale to też takie luźne myślenie. Cześć sobie. Nowe demony? Nowe demony, nie kojarzę was. Czym wy jesteście? To są pajdżaki. No nie, powinienem się domyślić, tylko... coś mnie w nich zmyliło. Kolorystyka mam wrażenie, że jest jakaś taka nietypowa. A jednocześnie pewnie jakbym spojrzał na normalnego pajdaczaka, to by wyszło, że kolorystyka jest jak najbardziej normalna i standardowa. Chyba jakaś konkretna pora, pan na tym przyszedł. I see. Mówię. Pomyślę pewnie w trakcie tego Sima jako tak, no bo wiadomo, że ciężko jest cokolwiek wymyślić. Między streamami, tak? Bo
tak zabit nienacka byłoby tak średnio. Te pajedaczaki dosłownie się broniły? Jezus. Czy ja byłem zbyt niemiły wobec nich? Może one tylko chciały porozmawiać. Nie pomyślałem o tym. Chcieliśmy podrywać pajdorzaki, to może pójść nie tak? One dosłownie chcą być podrywane. Oh no. Oh no. Aż problem jest taki, że jednocześnie Igiery HP się nabija, to nie do końca jest to, na czym mi zależy. Spróbujmy tak, I guess? Ok, czyli to nabiło HP na sens Iger. No dobra, niech tak będzie. Właśnie ten zielony jakoś mi bardzo nie pasował w tym designie. Jezu, ten Counter-Rate. Dlaczego tacy jesteście? Dobra, was już widzieliśmy ostatnio. Chyba... To są pajryki. Pajryki widzieliśmy, bo kojarzy się śmiesz, babtyki. Auto? Ciekawe, czy pajdorzaki temu się będą... O, może one mnie będą usypiać, ej? Dzięki Bogu, że domina działa tylko na jedną osobę, I guess. Cześć, Dave, witam. O, to mi Magic Seal. Proszę dać mi rzucać magię. Czy tutaj w ogóle zadziała sensownie w tej walce? Zobaczmy. Tu tak, tu tak, tu tak. Całkiem nieźle wchodzi. Jezu, kable mi się plączą. Nie chcę niczego odłączyć. Mam dwa bardzo długie kable w tej chwili. Jeden od kontrolera, drugi od słuchawek. I one tak mi się plączą ze sobą, że jak próbuję jakoś lekko zmienić pozycję nóg, to czuję tylko, że wszystko się naciągnie. Okej, teraz powinno być lepiej trochę. Zastanawiam się, co mnie, jak długo będę jeszcze na drugiej zmianie, biorąc pod uwagę, jak losowo mi się to zmienia. Wiem, że przynajmniej ten tydzień, ale to równie dobrze mogę być ten tydzień, następny tydzień, jeszcze następny tydzień, po nowym roku mogę być parę miesięcy, kto go wie. Bo też myślę sobie tak, co mógłbym potencjalnie robić tymi poranymi streamami, czy zaczynać coś potencjalnie dłuższego? Ała? Czy to będzie bolało? Nie, nie aż tak. Czy raczej coś na zasadzie, żeby sobie było? Jak się śmiałem, że będę sójkę streamował. Myślałem nad jakimiś pokemonami trochę. Najlepiej krymisty, który w pierwszy nie grałem. Czyli pewnie 6-7 gena. I to jest na chwilę obecną opcja, na którą najbardziej bym się przychylał chyba. Bo taki czasami się śmieję, że dla mnie streamy często są taką motywacją, żeby przejść jakąś grę, za którą nie potrafi się zabrać. Czasami na streamach wychodzi, że na streamach nie potrafię tutaj przejść, ale to już zupełnie inna sprawa. A ja sam to w ogóle nie będzie moja druga Godzilla. Ja w sumie... Teraz jak o tym myślę, nie wiem, czy oglądałem cokolwiek Godzilla. Żeby nie było, no wiadomo, wiem o co chodzi, czym jest postać i tak dalej. Ale tak, żeby oglądać, to... Zresztą takich wielokrotnie powtarzałem.
wskażcie mi tytuł filmu, a jest zatrważająco wysoka szansa, że go nie oglądałem. Niezależnie od tego, jak pomyślelibyście, że jest popularny. Wszystkie filmy godzili. Przecież to czas by nie staczyło kompletnie. Czy ja mogę tak po prostu okradać się z kwietki? Kupię pytanie. Okej, okay, spanko się kończy po walce. Bałem się przez to, że spani się nie kończy między walkami i miałem takie wait a minute. Hold up. Czemu to brzmi jak pan Amy? Powiem tak, jeżeli macie na tyle dużo czasu i chcecie oglądać, to pewnie brzmi to jak plan. Czy ty masz jakąś lepszą personę? Najpierw czymś obszarowym? Magnara to jest single target. Nie, tu nie ma nic multitargetowego. Ty masz Rockfalla, który jest one enemy, ale jednocześnie... Właśnie, bo ten Ghouling Burst nie, przynajmniej może levelować rzeczy, to przynajmniej jego spróbujmy poużywać wtedy. Bierzemy pieniądze, kupiłem sobie za to cokolwiek. Nie mówcie mi o kupowaniu rzeczy, bo gdzieś w głowie siedzi mi takie... Kupiłbym coś, ale jeszcze nie wiem co. Nie powinienem tego robić, ale... Aż ta mama akna będzie... Trochę boli? Nie aż tak, ale trochę boli. Czy chodzi o PS5? Też! Znaczy ja w tej chwili ten problem, że jest sporo rzeczy, które kupiłbym, ale wiem doskonale, że ich nie potrzebuję. I PS5 jest jedną z takich rzeczy. O, Jesus, te obszarówki mogą boleć dużo bardziej niż myślałem, biorąc pod uwagę ilu ich jest. I tego, że Eikichi odbywa dość sporo z nich. Znaczy nie, no ja doskonale zdaję sobie sprawę po prostu, że... Mam w co grać jako tako, to nie jest tak, że nie mam w co grać i dlatego potrzebowałbym sobie PS5 kupić. Ta Magna była złym pomysłem, I guess. Znaczy Rockfall. Ale jednocześnie bardzo kolci, żeby ograć te finale szybciej niż 2037. A na chwilę obecną chyba na to się wynosi. Jak patrzę na to, jak to wygląda. Znaczy przesadzam oczywiście, zdaję sobie sprawę, że finale będą wychodzić rozsądnie szybko, tak, ale... Ile można czekać od premiery i przy okazji nie natknąć na 50 tysięcy spoilerów na każdym kroku? To będzie największe wyzwanie. Chciałem zrobić ostatni kasowy z Kongin Budebe, biorąc pod uwagę, że Beat Amerykanie ma wątpliwości. I mean, nie zakładałbym z automatu, że jeżeli robił to ktoś inny, to będzie złe. Sam jakoś dużo nie słyszałem. Szczerze mówiąc, z Kongiem to dużo bardziej kojarzę, że... jakaś gra chyba ostatnio była? Na której ludzie tak mocno psy wieszali. Skoro widziałem jakiś urywek gameplayu i po prostu... To jest dosłownie na zasadzie, ej, wrzućmy jakiś projekt początkującej osoby z UE4 i nazwijmy to grą. To mniej więcej tak wyglądało. No, wydaje mi się, że mogę teraz na auto zabić resztę walki. Mam nadzieję. Jeżeli nie stanie się nic głupiego, to powinno być ok. Znaczy teraz może być problem, bo pozostawali przeciwnicy z innymi słabościami, ale wydaje mi się, że będzie ok. Powinno być ok. Wierzę, że będzie ok. Malakwa na pewno będzie tym pomysłem teraz. Znaczy jeszcze też, że w kogo? W niego powinno być ok. Yep, bo to będzie słabość. Z drugiej strony Maradzi teraz będzie tym pomysłem. Zagrajmy w krapa, ale to
wiele wyjaśnia na temat jakości tego tytułu, I guess. Te medio i dalej. Ty weź Mara. Albo wiesz co, weź Flamecata w tego drugiego może. Zobaczymy, czy zadziała. Mam nadzieję, że zadziała. Aqua czy Mala Aqua to bez różnicy raczej. I te Fry, bo Fry bije we wszystkich. W sumie też nie dziwne jest to, jak to działa. Że część umiejętności trafia wszystkich przeciwników, część trafia wszystkich danego typu. Takie mało naturalne trochę jest. Jezus, ta walka była długa, ale aczkolwiek może to kwestia, że chyba jestem za mocno przyzwyczajony do zabijania trudno w walkach. Dobra, tutaj więcej otwartych nie widzę na razie i pewnie nie mogę ich sam otwierać. Nope. Okej, czyli tutaj pewnie było po prostu te 50 tysięcy do zgadnięcia tylko. Plus przeciwnicy, apparently. Krakeny. Krakeny. Na szczęście z tą grupką. Znaczy z całą grupką to może nie, ale z tymi przeciwnikami jak tak już walczyłem. Więc wydaje mi się, że nie powinni stanowić problemu. Słynne ostatnie słowa i woga. Zobaczmy. Flamecatex, na chcę ten. Chcę przed Flamecatexem bić. Bardziej niż silnym single targetem w tej chwili. Nie w momencie, kiedy jest tyle krakenów do pobicia. Walią wizję tylko po to, żeby walnąć mi reklamę po odświeżeniu. Reklamy na moim Steamie? W sumie czasami tak sobie myślę, że ludzie generalnie narzekają na reklamy. Ale jednocześnie... Mam wrażenie, że nie zdają sobie sprawy, że gdyby reklam nie było, to bardzo dużo rzeczy, które lubią, po prostu nie było w stanie się utrzymać w żaden sposób. Zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś takie... O Boże, on absorbuje coś. Pewnie ogień. Praca przy testowaniu lodów. That's spicy. Okej, zobaczmy, którą część... Okej, czyli z ognia się leczysz. Wydaje mi się, że mogę po prostu tak zostawić i że to już dobije. Pomijając tę część, której ginko ma 20 SP. Dobra, jak wygląda mapka? O Jezu, mapka wygląda paskudnie tutaj, jak tak patrzę. Zwłaszcza, że mamy te takie bardzo wąskie korytarzyki jak tutaj. I wciąż wysoki encounter rate. Okej, Spider Jokai mogę... Teoretycznie mam z niej pakt, ale równie dobrze mogę się pobić. Tak nie powinien zadziałać na nie. Chcę, żeby Ginkgo Sei też trochę many podnawiała. Jop, ataki działają, wszystko jest ok. Dobra, czy któraś jeszcze szafeczka jest otwarta? Nie. W sumie to, one, to nie jest tak, że one są otwarte, tylko one wyglądają, jakby dało się je otworzyć. Mają taki specyficzny kolor, więc na to bardziej powinien zwracać uwagę, a nie na to, czy jest otwarta. Składzik. Czy w składziku coś mamy? Najwyraźniej, bo ta suja jest bardzo zażona tym, co widzi. Excuse me? Sztanga? To nie jest zabawne. Byłabym martwa, gdyby spadła na mnie. Czy to jest taki te sposoby na dokuczanie ludziom w szkole, że na drzwiach kładzie się gąbkę pełną
kredy, tylko że zamiast kredy jest, znaczy zamiast gąbki jest sztanga, to coś ten deseń. Kwestionuję swoją drogą, jak to się tam trzymało w takim razie, jeżeli po prostu otworzenie drzwi wystarczyło, żeby to spadło, chyba że to jakaś chora maszyna Goldberga prosto z tego, z Ghostika, to wtedy absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć. Aczkolwiek nie widzieliśmy nic takiego. Racji to sobie, jestem ci wdzięczna. Wdzięczna, a nawet dłużna. Wszędzie są bomby, nie mam czasu, żeby je wszystkie rozbroić. Jak na to, że wszędzie są bomby, to nie widziałem póki to ani jednej, by the way. Brak tu żadnych łamigłówek ani transmitterów. Chciałbym, żeby dali jakiś znak, żebyśmy wiedzieli, gdzie są. Grazie. Bardziej włoski chyba. Ale głowy z tej uczniów za to na pewno nie dam. Detonator, detonator, same detonatory. Zacznę mnie to denerwować. O, nie szpanuj znajomości obcych języków. Znajomość obcych języków. W czasach, kiedy powoli dochodzimy do etapu, gdzie po prostu można wszystko w miarę w losie tłumaczyć jakimiś czatami GPT czy innymi tego typu aplikacjami. Jako tłumacz nie będę kłamał, że trochę się boję o swoją pracę przez to. Spróbujmy ich single targetami bić, bo i tak grupa tutaj jest na tyle, well, z braku lepszego określenia rozjebana, że tak naprawdę jedyne co mogę sensownie zrobić to fake. Ty rzuć Rockfalla, nie, go powinno być ok. A ty, wiesz co, medie na parkie obszarówki były. Chat GPT nawet nie jest to Sevarian TV. Jeżeli wystarczająco dużo ludzi będzie pytać chat GPT o Sevarian TV, to się dowie. Czy mogę tak na auto lecieć? Powinienem. Sevarian GPT. To prawie jak ten Sevball. Jak ludzie pytali o tych Civica i on odpowiada jak 8-ball. To był bardzo potrzebny reflekt. I absolutnie nie mam zamiaru zmieniać tego, co właśnie zrobiłem. On umrze zanim dojdzie do jeszcze jednego reflekta, prawda? Prawda? Będę się łudził, że tak się stanie. Dziękuję. Mogę muszę coś zerknąć real quick. Zastanawiam się, czy inne persony mogą mieć wyższe level up bonusy, w sensie, że na przykład mają plus 2 albo plus 3 albo coś. Czy wszystkie mają zawsze plus 1 do danej statystyki. Na razie jeszcze nie widziałem żadnej, która mogłaby mieć wyższy jako tako. No ale wiadomo, że też widziałem ich relatywnie niewiele, tak? O Boże, to lisz. Ale co mam lizać? Ha! Jestem najzabawniejszą osobą na planecie. Pamiętam, jak widziałem kiedyś wykład suchadologii. I ktoś bardzo dobrze to ujął, że z sucharami jest tego typu problem, że nie da się ich na żądanie zazwyczaj rzucać. Jeżeli ktoś cię poprosi, rzuć mi jakiegoś suchara, to bardzo ciężko jest coś na poczekaniu wymyślić, ale one bardzo łatwo przychodzą, jeżeli ktoś ma tego typu poczucie humoru w sytuacjach, kiedy akurat natrafi się jakaś okazja.
Lecz ma balls. Też może być. No powiedz chyba na zawołanie. Jest to sztuka, nie będę kłamał. Zlizanie to do Mozarta. Najgorsze jest to, że nie przychodzi mi do głowy dlaczego. Pewnie to jest coś bardzo oczywistego i będzie im głupio, że nie przychodzi mi to do głowy, ale... Chyba, że to jakiś żart wymagający znajomości niemieckiego, to wtedy już... Devbond. Devbond zazwyczaj był w SMTK jako heavy physical damage, więc może dziwnie, że na tym etapie gry się trafia. Tak, wiem, to stara GSMT i może mieć inne mechaniki, ale... To ma raczej jest absolutnie niepotrzebne i czemu ja to robię? Proszę zaprzestać. Proszę nie robić takich managi. Fry. 1, 2, fry. I ty atakuj, bo nie masz innej opcji. Wolfgang. Ej, to Wolfgang to prawie jak najlepszy boss X6. Wow, nie wiedziałem tego. Dobrze wiedzieć. Takie losowe pytanie na jakiś quiz trivia. Kto napisał utwór Lisz mi dupę? To brzmi absolutnie okropnie. A jednocześnie zdaję sobie sprawę, że od tej pory mogę zadawać takie pytanie. Nie wiem, wystarczy mi, że czasami układam sobie jakieś quizy growe. Aż do tego stopnia abstrakcji się jeszcze nie posuwam. Isa? You okay? Jest wkurzona, nie wbaczy ten ludziom zamaskowany okręgu. Jesus Christ, proszę, nie rób im dropkików na twarz, Lisa. Błagam, nie. Kiedy spojrzysz na to, jak te bomby są ustawione, to są tak szczegółowe, że można powiedzieć, że robił to neurotyk. Czy to nie dziwne? Jak się mówi na takich ludzi jak ten w Polaroidzi? Paranoicy? Od strony kreatywnej chat Gibtonesy jakoś radzi pisanie stylu wstaw dowolną osobę postać. No, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli masz jakąś osobę taką w miarę popularną, to masz dość dużo jej tekstów, które czat może przeanalizować i na tej podstawie coś podobnego ukręcić, tak? Ludzie trochę się boją, że czat GPT zastąpi w pewnym momencie ludzi w pisaniu książek dosłownie. I będą powstawały bardzo kliszowe rzeczy. Również, bo obecnie przemysł na przykład light novelek nie był pod tym względem okropny. Jaki czy chodziło ci o paranoika, prawda? Yep. Bycie paranoikiem nie jest fajne, nie polecam. W skrytce była karteczka z napisem głupi oraz bomba. Doskonale. Gdyby czat GPT tłumaczył visual novelki mangi. Czat GPT może tłumaczyć visual novelki. Wiem, że niektórzy to robią, aczkolwiek jak to zwykle bywa w społeczności, tak zwane tłumaczenie maszynowe
nie jest odbierane zbyt dobrze, bo bardzo dużo mimo wszystko jakichś subtelnych zabiegów umyka, gry słowne wciąż nie są domeną czatu GPT, tak? Ale jakieś takie takie w miarę skomplikowane zdania, które nie polegają właśnie na żartach słownych, czat GPT jest w stanie tłumaczyć w miarę dobrze, szczerze mówiąc. Także powoli wchodzimy w etap, gdzie tłumacze przestają tłumaczyć, a zajmują się bardziej edycją tekstu. Zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy, gdzie nie zależy nam bardzo na oddaniu formy, a samą treść. Czy jemu spadł na głowę cały sprzęt do treningu? Nie przetłumaczę niczego, co uważa za ofensywne. Czy istnieje świat, w którym mój Steam spadnie za to, że zaczynam poruszać się tematy polityczne, które nie są zgodne z popularnym nurtem? Nie chcę mi się sprawdzać. Znasz co? Ej, uratowałeś się, Majek, kiedy coś pewnego się stało. Dlaczego mnie nie? Bo to był za duży sprzęt i za ciężki, nie marudź. Zatem jesteś szefem, jesteś silny, dasz sobie radę. Czy coś? Mam już dość tych dziwnych pułapek. Ten król lew działa mi na nerwy. No i zawsze działa mi na nerwy. Możesz tak, jakbyś go znała bardzo długo. To jest Pekina. Wiesz, co byłoby przydatne? Persona, która może szukać transmitterów. Ciekawe, czy możemy prosić Igora, żeby nam jakoś zrobił. Gdyby to było takie proste, to podejrzewam, że już dawno byśmy to mieli. Ej, patrz na sceny kompilowe. Gdyby to sobie kiedyś też nie nosił. Ja tylko taktycznie wejdę, nic tu się nie stało. Nie jestem pewien, czy chcę wnikać w twoje fetysze, Liza? Mogę iść tu albo w dół. Powiedzmy to. Tutaj mamy całą siłkę. Mam użytkowników person energetowskich. Trochę tak, tylko wydaje mi się, że tam one były bardziej w formie takich szukania ludzi, a niekoniecznie przedmiotów, tak? Że one bardziej się nadawały do wykrywania istot poruszających się. Czyli cieni, nie cieni i tak dalej. To było głupie, proszę przestań. Ten Rockfall może polecić, ale do tyłu gdzieś. Lepiej to. Media, dla bezpieczeństwa media. Czyli nie kojarzę, żeby aż tak bardzo były w stanie wykrywać wasze jakieś drobne przedmioty. Może już źle pamiętam, może to jest moment na przypomnienie sobie persony. To wcale nie jest tak, że mam na Switchu personę czy Portable Crow. Ledwo to zacząłem. Na Candy. Jak nie będę miał kompletnie nic do roboty, to podejrzewam, że ją sobie odpalę, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wychodzi Lilo w lutym właśnie. Zresztą spodziewam się, że do lutego będę miał bardzo dużo rzeczy do ogrywania. Na chwilę obecną jest tak, że wyszła nowa liga w pole. Jak zwykle, jak wychodzi nowa liga w pole, to przynajmniej przez jakiś tydzień nie mam nie na inne gry. Planuję na zimowej wyprzedaży się kupić TLC, jeżeli będą na promocjach, plus zależnie od promocji jakiś trafią, to chciałbym w finale 1.5 sobie kupić. Właśnie 1.5, 1.8. Szóstkę mam, siódemkę mam, więc efektywnie 1.5 plus 8. Jeżeli będą jakieś kiepskie promocje, albo nie będzie promocji, to po prostu się nie obkupię, tak, ale w każdym razie planowo mam to grać. Tak wam powiem. A Michel dostał poziom, dużo siły. Hmm.
Myślałem, że może tutaj przy biurku coś będzie. Zgaduję, że żadna z bieżni losowo nie ma nic umieszczone, prawda? Ale nie dowiem się, bo lądowałem kontery. Oh well. Okej, nieważne, chcę z tobą pogadać. Czy gry wideo są fajne? Są zajebiste. Czym jest szkoła, miejsce, w którym się bawisz? Przepraszam, też możesz pójść do szkoły. Płonie w tobie miłość do mnie. Czemu się ze mną nie zgadzasz? Jak śmiesz się nie zgadzać? Cześć, Dyki. Dorośli nie pamiętają, jak to jest być dzieckiem. To prawda. Ja nigdy nie miałem dzieciństwa. Chłopy się wkurzyły i ten park zerwały. Prawie im przykro. Ale tylko prawie. Dzieciństwa, co to nie jestem. Jedyne co to teraz słyszę, jak ludzie do mnie mówią, panie seniorze, i takie. Dom seniora już na mnie czeka? Krakenki. Czy moje auto obecnie by zadziałało w sumie? To się zastanawiam. Jeżeli byłoby wymierzone w krakeny, to tak. Jeżeli byłoby wymierzone w Gandalfę, to nie. Skip. Jeżeli masz na myśli tę ikonkę w dolnej części ekranu, to skipuje mi animację w trakcie autowalki. Znaczy ogólnie w trakcie walki. Dowiedziałem się o istnieniu i zupełnie przypadkiem wciskając losowe przyciski, jak zwykle bywa z tego typu rzeczami. I absolutnie rozumiem, że bardzo pomaga to przy normalnym przechodzeniu gry. W sensie nie na emulatorze bez nadużywania turbo batona. Dobra. To chyba już na auto powinno pójść. Niech ten walki nie trwa za długo, I guess. A propos długotrwających walk. Mam ochotę ponarzekać na pewną grę, która zaczyna się na X, a kończy na Enoblades. Albo raczej Enoblade. Ale to za chwilę. Zaraz do was wrócę. Jakbym zapomniał, to mi przypomnijcie, że chcę ponarzekać na Xenoblade'cy.
Hello. Tymczasem się zastanawiam, czy ja lubię wolność BPG, czy tylko na tle wolności, żebym wiedział, że mam wiele opcji do rozwiązania problemu, ale nie też, że go też nabrać od przybytku. Absolutnie jestem w stanie zrozumieć tą drugą część, bo czasem sam się łapię na tym, że gra mi daje tyle opcji, że nie wiem, z której skorzystać. Chciałeś ponarzekać na coś, wyjątkowo nie zapomniałem, spokojnie. Bo była mowa akurat o tym, że walknij za długo. Jezu, to jest przechodzę ostatnio cenię Blade'cy trójkę w tak zwanym międzyczasie. I tak jak praktycznie wszystko w tej grze bardzo lubię, tak do systemu walki kompletnie się nie mogę przekonać. Nie, może potrzebuję kogoś, kto ogarnia ten system i mnie nauczy wszelkiego, praktycznie wszystkiego, jak to tam działa, ale ja kompletnie właśnie nie jestem pewien, czy ja tego systemu po prostu nie ogarniam na tyle i dlatego dla mnie stanowi taki problem? Czy jestem z tym systemem niekompatybilny, bo walki trwają w nim tak zatrważająco długo i jednocześnie nie czuję, że mam jakoś specjalnie duży wpływ na to, co się dzieje w trakcie walk. Jeżeli miałbym to jakoś określić, to to jest takie to trochę MMO. Bo błagam, kurwa, czemu to robisz? Bo mamy tam podział na klasy takie standardowe z MMO, czyli tanka, healera i DPS-a. Gdzie teoretycznie chyba jest najbliżej powiedzenia, że DPS robi swoją robotę, bo bije. Tank mam wrażenie, że za często nie trzyma agro, czyli to, że przeciwnicy mają bić tanka, się nie sprawdza zwyczajnie. A healerzy jednocześnie często nie leczą wystarczająco mocno, przez co moje party umiera. Do tego jest to, teoretycznie jest to action RPG z dużym naciskiem położonym na pozycjonowanie, że na przykład, nie wiem, ataki mają bonusy, jeżeli atakujemy z boku, z przodu, z tyłu, cokolwiek, rozumiecie. I jednocześnie jest bardzo dużo umiejętności, które działa jak buffy, które są rzucane na ziemię po prostu. W sensie na jakiś fragment areny, na której walczymy. Jest to na tyle mały fragment tej areny, że zazwyczaj nie jesteśmy w stanie jednocześnie korzystać z tego i się pozycjonować. A dodając do tego, że sporo z tych buffów to jest... To nie są tylko buffy, to jest też po prostu leczenie na przykład. Czy masz... Nie znam się na tych, na Kingdom Heartsach, więc nie jestem w stanie stwierdzić, na ile określenie Donalda byłoby użyteczne. Donald nie leczy. A czy Donald z definicji jest od leczenia? Jak mu nie powiesz, to nie leczy. Okej. Plus jeszcze jeden duży problem, jaki mamy z tym tytułem, to że są takie specjalne ataki, czy nie, atakami to się nazywa. I z jednej strony są fajne, spoko, cieszę się, że istnieją. Z drugiej strony... Znaczy, on był... Mój święty Boże, na co tu byłeś odporny. Z drugiej strony one stanowią znaczną część obrażeń, które się bije w walce z bossem, a sprowadzają się do tego, że oglądamy animację ataku przez 5 minut. I to nawet nie jest tak, że 5 minut to jest przesada. Xenoblade zakomponował mi cuda. Nie wiem, póki co to przeciwnik komponuje dla mnie marz żołobny. Masz doświadczenie z innej gry serii? Nope.
Zacząłem od trójki jako tako. Z tego co czytałem, to od trójki można zacząć, tylko żeby nie tykać się DLC-ka, bo DLC wymaga znajomości poprzednich części. I też dość często słyszałem, że trójka wypada najlepiej z kombatem, w sensie, że jest taki najbardziej rozwinięty i dopracowany. Nie, mam ochotę powiedzieć, że że Mitsuda robił są taki wszędzie, jeżeli chodzi o Xenoblade, ale głowy nie dam. Jak to samemu doskasuje pół drużyny, gramy w SMT, nie wiem czego innego się spodziewamy, I guess Mamakna. Uuuu, Mamakna, raz spicy. Znaczy, żeby nie było, to nie jest tak, że nie lubię w tej grze innych elementów, tak? Bardzo podoba mi się, jak ta gra wygląda, zwłaszcza jak na to, że jest to gra na Switchu. Uwielbiam muzykę, która leci w Xenoblade, tak fabularnie ta gra wypada bardzo przyjemnie, jak dla mnie. Ale mój święty Boże, kombat mi po prostu zabija całą przyjemność. Pół żartem powiem, że to jest taki odwrócony Sea of Stars, gdzie narzekałem na fabułę, a reszta była całkiem okej. Okay. Dobra, weźmy, zabijmy tego Lisza po prostu. I w sumie jak stoimy z tą personą, to im powiedz Ginko rank 6, to jednocześnie ma mało manę. Niedobrze. Ale dobra, jedźmy na razie na górę. Bo i tak nie ma lepszego pomysłu niż zwiedzanie dalej. Obróćmy się. Tak, gdzie jest to miejsce, które musimy znaleźć? Czy ja chcę tutaj zachować tylko po to, żeby sobie manę wyleczyć za obrzydliwie wysokie kwoty? Nah. No także jeżeli chodzi o Xenoblade, to powiem tak, jeżeli ktoś byłby w stanie się przekonać do tego gameplayu, to bym powiedział, że naprawdę polecam, ale jednocześnie ja zdaję sobie sprawę, że ja nie jestem w stanie się przekonać do tego gameplayu. Mówię tak, mając 30 parę godzin na liczniku, więc to nie jest tak, że kompletnie nie mogę grać w tego, ale mówię, jest ciężko. Mam wrażenie, że to jest jedna z tych gier, które po prostu świetnie by mi się oglądało. Na przykład jak ktoś znajomy gra, ale samemu granie. No tak, no właśnie. I jeżeli taki Dick mówi, że to opisuje to, co widział w dwójce, to podejrzewam, że żadna z tych części mi w takim razie nie podpadnie. No ale jednocześnie bez próbowania nie miałbym jak wiedzieć, że to mi nie podpadnie, tak? Bo jest sporo rzeczy, które po prostu wychodzą często podczas grania. Nawet jeżeli coś bym zobaczył, to bym nie koniecznie pomyślał, że to jest takie czy inne. Więc nie chciałbym zakładać, że nie wiem, o, zobaczyłem jak wygląda gameplay, to już wiem, że go nie tykam. Eksperymentem. Czy chcesz rozwinąć myśl? Czym powoli zaczynamy kółko i wracamy do zagrajmy wy? Co masz na myśli przez to? Czaj Miszu, weź z tej slasha zamiast tego. Teraz będę sinować na serwerowym chyba. A to miłego w takim razie. Streamowanka. Czy ona ma działa najsza sama? Powinna.
Bawiłbyś się oglądać, co ktoś gra. I mean, to nie jest tak, że to musi być stricte let's play. Chciałbym zauważyć, że tutaj jak jesteśmy, to też przynajmniej wydaje mi się, że tak jest, że oglądacie jak gram. Nawet jeżeli gameplay nie jest jakoś bardzo mocno podrywający. Może tutaj będzie coś innego. O, mamy transmitter i łamigłówkę, doskonale. Znalazłeś to? Świetnie, dobra robota to sobie. Nieśmy to. Mieszaliśmy transmitter w szafce. Doskonale. Halo, czy chciałby pan porozmawiać z nami o pańskich problemach? Ewidentnie nie chcę. No to był. A, całkiem dziwne, że zwyczajna osoba, która jeszcze się stąd nie ewakuowała, ucieka by tak po zobaczeniu nas. Podejrzewam, że to musi być w takim razie członek zamaskowanego okręgu, który chroni nas pytała. No i to co, ja gońmy go. Okej. Okay. Doskonale, gońmy, tylko nie wiadomo w którą stronę, co? To jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Nie wiadomo nawet, w którą stronę go szukać, to jest najgorsze. Ten koleś, jakbym go kiedyś już widziała, to już gońmy go. Dobra, nie będziemy się obijać, bo jeszcze nam ucieknie. Wyobrażam sobie właśnie grepkę i taki chłop może nam uciec i gra, jeszcze tak bezczelnie mówi, trzeba było go gonić, a nie zwiedzać i wtedy. Absolutnie byłem w stanie uwierzyć, że takie tytuły istnieją. Czy tutaj któraś skrzynka jest, znaczy jakaś szafka jest do otworzenia? Tak. Mediarama, bogato. Nowe ostrze znajdowało się przez kryształkę, albo znajdowało się w sieci gra, bo kupowała za walutę gry. Jakie ostrze pojawia się w tych kryształkach? Wchodzę na Simej, pierwsze to ostrze, to pójdzie na głos i gdd. Dobrze mnie uczyłeś, okej? Okay? Gdyneczne ostrze mają swoje zastosowanie, najrzadsze były unikalne i mają swoje role, to w której cel nie kojarzy, żeby taki system był? Bo w trójce klasy zdobywa się głównie przez questy, z tego co kojarzę. Chyba, że coś mi się teraz kompletnie jebie, ale... Nie no, z tego co kojarzę, to zdobywa się głównie przez questowanie. Albo wraz z postępami fabule. Nie flamecard, tutaj, proszę. O nie, przeciwnicy się leczą. Kto wam pozwolił się leczyć? Pamiętajcie, jeżeli w JRPG-u przeciwnicy się leczą, to znaczy, że gra oszukuje jest chujowa. Tylko gracz powinien mieć dostęp do leczenia. 100% potwierdzona info. A już najlepiej, kiedy ostatni boss się leczy całe HP. Znam przynajmniej dwie serie, które potrafią zrobić taki wspaniały manewr. FF1 i... Znaczy wiem, że to jest trochę nadużycie, zdaję sobie sprawę, ale zawsze kojarzy mi się najwspanialszy filmik fucking Persona. Widzę, że myślę z Sebastianem bardzo podobnie.
Bo fucking Persona to jest dosłownie bycie szarmowanym na ostatnim bossie w Personie 3. Jesus Christ, ten Counter-Rate. To wystarczyło tyle nie biegać i się miał Counter-Rate'u. Pewnie racja. I to jest najgorsze. A jednocześnie jak nie będę biegał, to wszystko będzie szło obrzydliwie wolno. Co? U Jezu. Wspominasz w jednej kantorze, to właśnie przypadek? Tak, to przypadek. Znaczy, tak jak wcześniej narzekałem na Xenoblade, że kombat mnie tam aktywnie frustruje, tak mam wrażenie, że w Personie 2 kombat jest po prostu nieofensywny z braku lepszego określenia. Nie jestem w stanie być na niego zły, ale jednocześnie nie powiem wam dobrego słowa o nim. Ten skill serwis osoby w stacji bije mnie, ale ma 100%, że wejdzie się jakiś status. Wydaje mi się, że Portable zrobiło trochę zmian tylko dlatego, że gracz teoretycznie ma kontrolę nad swoim palty i dlatego gra została wokół tego zbalansowana. Niech też mnie swoją drogą tego indynologii powinien coś jeszcze dziś przerobić. To co wchodzę na konfejcie i streamuję tą personę, tak? To jest to, co właśnie mi powiedziałeś? Dobrze cię zrozumiałem? Zaraz będzie Shinji, nie? Druga opcja jest OK, I mean all card. Czy to jest karta, za którą mogę sobie kupić dosłownie wszystko? Ale fajna karta. Moja nowa karta. Na co komu egzaminy sprawa, skoro wejczego można się posiłkować? To najdziwniejszy design hell. Arokado. Sam tak się zastanawiam, czy ten... czy to byłoby Aru, czy Oru. Wiem, że Aru jest śmieszniej, ale... Widzę, że dzisiaj bardzo intensywny hive minding się dzieje, ale masz dużo many, Ginko. Jestem z ciebie dumny. O Boże. No chyba będzie atakować, jak jest. Faj. Okay. To jest najlepsze, co można zrobić z kombatem w tej grze, przysięgam. I nikt mi nie mówi, że jest inaczej. Parkiet. Parkiet to jedno z miejsc IRL, które nie dałbym się zagonić pod przymusem. Przysięgam. Taniec jest moją zmorą, której nie chce się tykać, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne. Parkiet to jest... Boję się. Co sądzisz o ślubie? Ja wiem, mam parę znajomych, którzy planują brać ślub w jakiejś niekoniecznie odległej przyszłości. Ale sam chyba nie planuję. Poczułem się personalnie zaatakowany przez tą grę, wiecie? Poczułem się tak personalnie zaatakowany w tej chwili. Come on. Ich to jeszcze... Ich to jeszcze bugi!
Chuje jebane. I nie mogę przestać z nimi gadać. Chciałem im spuścić w pierdo za to i nawet tego nie mogę. Aj. Ale mi to nie jest tak, że nie mają racji. Listen. Uwielbiam losowe wybieranie opcji dialogowych. Okej, okay, mogę im spuścić pierdol. Osiągnąłem swój cel. Działa, działa. Mam wrażenie, że kursy został na ekranie, ale... To już insza, inszość. Dobra, teraz pytanie. Gdzie chłop uciekł? Im before do tamtej drzwi, nagle mi się pojawiły na mapie tych... A nie byłeś, to był ten Tishpink. Czyli raczej nie tam. Czyli co, na dół schodzimy? Gdzie chłop będzie? Jaka jest szansa, że chłop właśnie próbuje wybiec z budynku? I dlaczego za dużo? To jest angle na obudowę na Discordzie. Zależy, co masz na myśli. I mean, to, że jestem maidenless wśród was, to jest chyba fakt znany na tyle, że nie muszę specjalnie roli od tego dostawać. Powinien nazywać pliki, które zapisuję. I swear. Bo potem się będę zastanawiał, czym jest plik, który nazywa się clipboard.png. Zostałem zbyt mocno skolautowany. Spokojnie. Usunę to za jakiś czas. Jeszcze nie wiem za jaki. Wieki mówiłem ci już wielokrotnie, ale za dużo rzeczy bierzesz do siebie i na poważnie. Zastanawiam się właśnie, czy... Okej, nie jestem pewien, czy jestem w stanie poruszyć to na tyle ładnie i subtelnie, żeby było warto. Powstrzymam się po prostu. Taktyczne abortowanie. Dlaczego Twitch cenzuruje? What? What? Ja u siebie nic nie widzę. Ani na streamlapsach, ani na Twitchu moim legitnym. Excuse me? Nie no, nie, dobra, jak teraz wejdę na apkę, to pewnie już nie będę miał historii czatu.
Nie no, nawet na tym, na czacie, na... na Steamie widzę, że ten, że nie ma. Dobra, weź to uchoń. Wracaj mi to. No. VTubera w Avatar kiedy? Spoiler nigdy. Zacznie cenzurować Unprotected Handholding. To jeden z najdurniejszych memów, których nie rozumiem. I swear. A czy inaczej, rozumiem, że ludzie sobie z tego śmieszkują, ale kompletnie nie rozumiem dlaczego. To chyba przekreślenie. Mamy dwoje drzwi, w które możemy wejść. Z czego jedne podejrzewam, że będą po prostu wyjściem. Boxing gym. Czy my tu nie byliśmy? My tu zaczynaliśmy chyba. Tak. Czemu to mi się nie zaliczyło jako lokacja, w której byłem? Na kompie normalnie działa. In before. Malta, coś ty mi odjebała z telefonem, że cenzuruje im pszczulanie. To jesteś, czemu przynajmniej uciekasz? Jesteś w tym maskowanym kręgu, co? Ciekam? Mylicie się, chciałem po prostu udać się w jakieś ciche miejsce, żebym mógł porozmawiać z wami na prywatności ICANN. To bardzo miłe z twojej strony. Jeżeli będziesz się zachowywał i odpowiesz na nasze pytanie, to rozmowa nie potrwa długo. Ta rozmowa nie potrwa długo, bo zaraz przejdziemy do rozmowy personami, hej? Ojej, się odważna pani. Szkoda, że nie spotkaliśmy się w innych okolicznościach. Muszę zaakceptować, czy to jest moje przeznaczenie. Mam rozkazy od naszej królowej. Umrzecie tu. Well done. A, wciąż tu jesteś? Skarbie? Jak się cieszę, że cię widzę. Każdego dnia myślę o tobie. Najpiękniejszy design w historii tej serii. Masz na myśli... ten worek treningowy? Spadek, no teraz jak cię znalazłem, jesteś martwy. To za te wszystkie pieniądze na sztuk, które ukradłeś. Okej. To odpowiada na wszystkie pytania, które mieliśmy do niego. One myślą, ale jak już negatywują. Właśnie, bo na ostatnim streamie się zastanawiałem. Z czym mi się może kojarzyć jej design? Bo mam wrażenie, że kojarzył z jakiejś innej gry, która nie jest Personą. Albo kojarzy osobę, która ma bardzo podobny design. I nie mogę sobie za cholerę przypomnieć, o kogo mogło mi chodzić. Nie miałem pojęcia, że jest już mniejszą Personę. No trochę mi na Zuki, to się zgadzam, ale mam wrażenie, że nie o niego mi chodziło. Nic nie jest tak groźne jak wzburzona kobieta, ej? Widziałeś kostium nią inspirowany w innych grach? Nie, mam wrażenie, że chodzi o po prostu inną postać, która wyglądała podobnie. Nie, że ten... nie, że ktoś ubrany podobnie. Albo rzeczywiście po prostu za Enem mi się może kojarzyć. Nieważne. Powinniśmy być ostrożni, to co ja w nich boję żadnych faków. To teraz jaką mamy łamigłówkę? Tą, którą mieliśmy już jakieś 100 lat temu i po prostu nie przeczytaliśmy? Będę czekać w Muzeum Kosmicznym w Conan Król Lew. To nie żadna łamigłówka, następny to jest wpisane wprost. Nie podoba mi się to. Mam do czynienia z królem lwem.
Czy to może być kolejna pułapka? Nawet jeżeli to mamy wprost napisane, gdzie mamy się udać. No, chcę też się z niej sprawić. A nie ma czasu, żeby się bać. Nie będę już uciekać. Chodźmy. Król Lew. Czemu ona sobie próbuje ściągnąć z Hidmi? No i może takiej wygodniające trzymać, nie wiem. Niektórzy tak mają. Anyway, Conan. I mamy iść do muzeum. No na pewno nie może być duży dungeon, prawda? Clueless. By the way, zapisywanie jest przereklamowane. A jakiś jaki tutaj przejechałem na wycieczkę. To robimy Maja. Nad moimi ulubionymi postaciami ciężę jakaś. Confirula jest najbardziej na postaci w duologii. Tak naprawdę wybierasz takie postacie, bo wiesz, że one są. Wiesz, co jest najgorsze? Bardzo mam ochotę przetłumaczyć underdeveloped jako niedorozwinięte. Ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że po polsku to brzmi dużo gorzej. Musimy ewakuować dzieciaki, zanim zaczniemy mieszkać na Smithera. Powiedzmy ich nauczycielowi, spróbujmy z nimi jakoś współpracować. Za kim czy Mulalu raczej. Nie widzę powodu, żeby miało się zmieniać inaczej niż Ala. Tak na szybko. Ulala, ulali. Sporo zagranicznych imion dziwnie brzmi. Odmiana imion nazwisk w ogóle jest zabawnym tematem, bo bardzo często się nie odmienia rzeczy, które się powinny odmieniać. I jeżeli przyjdzie jakiś znawca językowy, to może się o to przyczepiać. Ha, niebiosa wzywają, ziemia wzywa, ludzie wzywają. Daj mówić. Pokonaj zło, tak? Tak, świat wzywa, bym pokonał zło. O mój Boże. To jesteś chorzy ludzie. Tadashi, Tamaki, co wy tam robicie? No jaki no. Prosimy, Tamaki nie z powodu. Nie wiem, jak się nazywamy, tak. Złoczeńcy, którzy grozicie naszemu spokojnemu sumaru cień strachu. Wyślę was do piekła, tam gdzie powinniście być. Oh no. Zróbmy to, partnerze. Partnerka ewidentnie. Wszystko w porządku? To był długi skok, nie będę kłamał. Możecie oszukać społeczeństwo, ale nie mnie. Wiem, że jesteście sługami Führera. Oh, baby. Głupie pytanie. Czy w oryginale było to, powiedzmy, mówione jako Führer, czy po prostu wprost było mówione, że mowa o tej konkretnej historycznej... Damn it. Przepraszam, Tadashi kompletnie posłuchał tego, co nauczycieli mi Komoda powiedziano w agencji. W pierwszym tłumaczeniu był po sobie. Cześć Samurai, witam. Tamaki, nie dasz, że jak
tajemnica zawodowa detektywa. Możesz mówić nikomu, dla kogo pracujemy, ale to ty co powiedziałeś, Tadashi? Najlepszy przykład cenzury. To już jest him rad. Słuchaj, nie masz szans, żeby kina i przyjaciele Basecami i Führera. Otrzeć się trochę w łeb i pomyśl przez chwilę, idioto. Czekałem na ciebie, przeklęta gwiazdo. Pozwól, że rozpalę płomień powitalny jako gratulację, że udało ci się tu dostać. Doskonale. A co teraz, musimy przebiec przez ten ogień, żeby wywołać się w Mai PTSD. Cześć, czy on właśnie powiedział, że każde piętno tego muzeum ma pułapkę, która rozpali się po tym, jak minie pewna ilość czasu, zaczynając od parteru. O, baby, czy my właśnie mamy timed mission? Wiedźmo, tym razem mi nie uciekniesz. Cokolwiek by się wydarzyło, wszystko zniknie. Ty i te dzieciaki będzie wczesną ofiarą. Har, har, har. Nie będę już uciekać, nie poddam się. Przezwyciężę swoje PTSD. Słuchajcie, musimy zabrać dzieciaki na dach. Pamiętam, że to muzeum składa się z czterech dość dużych pięter. Oh baby! Już czuję te duże cztery piętra. Jeśli znaleźć nauczycielkę i udajcie się na dach. Nauczyciela, nauczycielka, whatever. Nie wiemy. Nauczycielka ewidentnie. Gdy miał złotówkę za każdą kobietę w JFP-u, będącą częścią głównego partii, która na PTSD na widok pomienia, a potem pokonuje, na zasadzie nie mogę się bać dłużej. Nie jestem pewien, do której gry teraz pijesz. My musimy sprawić wystawy na każde piętrze i upewnić się, że nie ma tam dzieci, które jeszcze się nie ewakuowały. F4. Kto miał PTSD w czwórce? Lydia miała PTSD? Znaczy, powiem... O kurwa, widziałem ten time limit. Nie zga... Znaczy, inaczej. Jeżeli powiesz mi, że miała PTSD, to absolutnie uwierzę, że mogła je mieć, ale nie kojarzę tego faktu, o tak powiem. Widziałem ten time limit. Czy ja w pause menu... Okej, okay, w pause menu nie jest ci time limit. Bo ta lodowa ściana na górach, gdy nie chciała stopić. Znaczy, no powiem tak. Absolutnie rozumiem dlaczego, biorąc pod uwagę, co się stało z jej domem, tak? O mój Boże, to jest limit czasowy, ale z drugiej strony nie mamy tego. Nie mamy encounteru w ogóle. Więc przynajmniej o tyle dobrze. Całe pięćset muszę zwiedzić, żeby dzieci szukać. Tu się nie dostaniemy, tu nie wyjdziemy. To chyba całe piętro. No tak, bo tam nie przejdziemy w normalny sposób. Gdzie są dzieci? Potrzebuję znaleźć wszystkie dzieci, żeby je potem uprowadzić. Znasz co? Zaprowadzić. Skrzynka. Karta deluxe, doskonale. Okej, okay, co te pokoje poważne? Nie, to wcale nie jest tak, że to było zamierzenie powiedziane. Okej, okay, czyli weszliśmy tu tylko po to, żeby się ogrzać. Nikogo tu nie ma, już szajmy do następnego pokoju. Doskonale. Tutaj deska pomyłka.
Wiesz co, mam wystarczająco dużo znajomych, którzy swego czasu wytkali mi, że o, Shinji lubi Loli, nie potrzebuję, żeby ludzie zaczęli znowu to robić. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że jest kompletnie odwrotnie. Maja, kiedy ogień w milki metrodni. Nie, boję PTSD. Nie no. Znaczy, przede wszystkim, nie zapominaj. Ona już zwalczyła swoje PTSD. Więc już nie ma czego się bać. Już wszystko jest dajdziobu. Revival bead. Less positive thinking. I know that. To jest jedna rzecz, której kojarzyłem Personę 2, zanim zagrałem Personę 2. Gdzie są dzieci? Gdzie są dzieci? Dajcie dzieci, dajcie dzieci. Muszę znaleźć wszystkie dzieci. A, ja mam mało HP. Znaczy, wydaje mi się, że nawet jeżeli skupiasz się na potencjalnych ofiarach, to wciąż PTSD raczej nie jest czymś, co tak łatwo przezwyciężyć, bym powiedział. Pokoj dzieci? To brzmi jak bardzo intensywne. W sumie, skoro i tak już mamy tutaj Firera. Czy wiedzieliście, że Pokémony to efektywnie eugenika i walki zwierząt? I jest to coś, co jest wpajane małym dzieciom? I nikt nie ma z tym absolutnie żadnego problemu? Długi loading, czy są tu dzieci? W porządku? Okej. Pamiętajcie, żeby nie wdychać za bardzo dymu, a teraz zapierdalać na dach. Doskonale. A SMT to co niby? SMT to demony. To coś zupełnie innego. A Sinek mam fakę, będę sobie mawiał. Okej, czyli tu się wciąż pali, tu nie przejdziemy. Jak gorąco, umrę! Ja w przeciętne lato. Nie, pomocy! Czy ja chcę przemawiać swój chuj wieloletni sygnał oglądania anime? Zależy. Co to taka spojerka z łazienki? No, na Big Zero. Jakaś moja swinka ostatnio widuje bardzo popchamie z tej serii. Ja powiem tak, film moim zdaniem jest bardzo dobrym anime. Jestem na bieżąco z mangą po angielsku, na tyle na ile wychodzi. Też widzę, że dalszy content też nie będzie zły. Powiedziałbym, że... Powiem tak. Możesz zawsze zrobić standardową zasadę trzech odcinków. Jak ci się nie spodoba, to rzucić diabły. I mimo pierwsze jakieś 3-4 odcinki pokazują mniej więcej, jak będzie ta seria dalej wyglądać. Ja osobiście polecam, przy czym ja z polecaniem mam zawsze ten problem, że są gusta i gusta. Ona tam może, jeżeli zostanie tam długo, co bym to co ja? Zskoczę i uratuję. A okej, okay, czyli zskoczysz prosto w ogień i uratujesz, a potem nie będziesz mogła się oczyć i będziesz musiała zostać uratowana. To jest dokładnie to, co się stanie, Maja. To właśnie chcesz mi powiedzieć? Czy ty postadałeś mysły, Maja? To niemożliwe, ogień zbyt silny. Wiesz, coś jest niemożliwe, dopóki nie spróbujesz. Tasuya, idźcie znaleźć jakiś sznur.
Jak tam wyskoczę, to pomożecie mi ściągnąć tę dziewczynę. Tatsuya, idź na sznur! Potrzebuję sznura! Nie, ja zaskoczę. Maja, ta co jest w twoich rękach? Pójdziemy znaleźć Berlinę. Macie co ta co ja? Podoba mi się, że Maja w ogóle się nie kłóci. Koleś, pomóż mi, please! No. Znaleźliśmy Linę, wszystko okej, okay, to co ja? Okej, okay, ciągnijmy. Dobra, iszki kuratowane i po prostu... sobie pójdzie. Teraz twoja kolej, to co ja? Przestępnie byłem pewien, że... Well done. Excuse me? Excuse me? Co ja właśnie zobaczyłem na swoje oczy? Tatsuya, Tatsuya! Tatsuya, słyszysz mnie? Proszę odpowiedź, Tatsuya! To smutbujący za pulsa. O mój Boże, jeżeli to jest tego typu kąt. O, spójrzcie, to siwowłosy szaleniec. Nigdy wcześniej czegoś nie widziałem. Tatsuya, uciekaj, musisz uciekać! Ale czy wyglądam na osobę, która może uciekać? Nie muszę uciekać, jeżeli mogę po prostu wszystko podpalić, tak? Skokaj, Tatsuya, zdajesz się trochę oszołomione. Wszystko dojdzie, bo... A to co, bo jesteś jedna? O rany! To było okropne, tak się bałam! Pójście, wystarczy dziecku zdjąć maskę i nagle się robi kompletnie normalna. A już okej, okay, jesteś bezpieczna. Dzielnie się wpisałaś. No i nie powinniśmy to dostać. Ty też powinieneś się śpieszyć na dach. Bez frasy w dialogach. Wiesz co, najgorzej jest, jeżeli ktoś robi jakiś cały dymek dialogowy, pełen taki bez spacji. Bo to już się kiepsko czyta. Jak jakieś dłuższe słowa, to jeszcze jak cię mogę, ale... Ja ty coś jeszcze mogę skarnąć. No, mogę się. Mogę co najwyżej poklipować trochę z otoczeniem. To zawsze jest metoda. Buki bez działka z lampy 2. Mam ochotę powiedzieć coś, to nie byłoby jakoś wybitnie. Swoją drogą, bardzo mi się podoba, że mieliśmy bardzo długą cutscenkę. Tymczasem time limit. This is fine. Ja miałbym problem wybrania najlepszej działki z dwójki z jednego prostego powodu. Moja pamięć jest absolutnie okropna i mam wrażenie, że o kimś bym zapomniał, jeżeli bym nie spojrzał tutaj na listę osób, bo chwilę się nie zastanowił. Czy my musimy zejść na dół teraz? Chyba, że tam? Znaki zapytania? Nie, to nic nie było. Nie, no, na dół nie zejdziemy teraz. Czy ja jestem ślepy w tej chwili? Jeśli nie pospieszymy, to tędy nie przejdziemy. Okej, okay, dochodzę. Ja tu byliśmy.
To byliśmy. Baba truskawka. Ja lubiłem jakoś Mahiro, a jednocześnie kojarzę, że nie jest lubiana w fandomie. Gdzie mam iść? Gdzie ja mogę? Znaczy nawet nie gdzie ja mam iść, tylko gdzie ja mogę iść, to jest lepsze pytanie w tej chwili. To nie. To byliśmy. To jest ogień, to nie. To jest ogień, więc to nie. To dopiero co byliśmy i stąd chyba nie było nigdzie przejścia żadnego. Light? Czy było? Tu jest jakieś przejście, okej. Okay. Ludzie hejtowała mega feministka. Oh no. I mean... Powiem tak, dużo gorszym przykładem tego typu jest pewna postać z V3. Jeżeli już mówimy o feminizmie. Nie no, słyszałem, że ten we Freetime Eventach ma bardzo wyjaśnione i że Freetime Eventy rozwijają tę postać na tyle mocno, że zmienia się kompletnie podejście do niej. Clueless. Znaczy nie wiem, bo nie mam wrażenia, że ludzie bardzo mocno przesadzają z tym, jak Mahiro była faceci źli. Przynajmniej nie kojarzę z przechodzenia dwójki, żeby to było jakoś bardzo mocno eksponowane jej cecha. Na pewno nie w tym stopniu, jak ten, kto to robi w trójce. Może przez to, że przechodziłem w takiej kolejności, w jakiej przechodziłem, czyli 3-2, a nie 2-3. To zupełnie inaczej na to patrzę, ale... Znaczy ja to w ogóle jestem dziwny, bo ja nic nie mam dochodzącego shitpostu, więc... Moje zdanie się nie liczy. Więcej dzieci. Znaleźli śmieciaki. No już, nie patrzcie. Musicie zmykać na dach. A może ktoś je zaprowadzi? Nie, trochę mnie bawi to, że każą dzieciom iść na dach, ale zaprowadzić ich nie zaprowadzą, tylko po prostu ej, dzieci, zmykajcie na dach, XDD. Krzęka. Lacking sense, doskonale. Żarty żartami, ale powoli muszę zacząć uważać na timer. Jezu. Jesteście dużymi dziećmi, poradzicie sobie. Mieliście alarmy pożarowe w swojej szkole? No właśnie, to wiecie jak się zachować. Proszę, peregu z biurka. Na dach marsz. A potem skakać mi z dachu. Mam nadzieję, że wyraziłem się dostatecznie jasno, drogi dzieci. Tędy nie przejdziemy. To nikogo nie ma. Więc trajekta, której mi kantarzałem problem. A czy to jest bardziej na zasadzie, że ja to traktuję jako, powiedzmy, cechę charakteru i nie... Nie powiem, że jakoś bardzo to lubię, ale jednocześnie nie razi mnie to aż tak mocno, żebym kompletnie nienawidził postaci.
Ile mnie kosztuje wyleczenie tutaj? XDD? Jezu. Ja rozumiem, że mam... Czej. Hold up. Spójrzcie, ile ma HP. I many. Ona chce za to 25 tysięcy. Lepiej, żebyś mi wyjaśniła, o chuj ci chodzi, ty. Oj. Oj, czekajcie chwilę. Nie podoba mi się to, co... A, dobra. Nie, już wiem, już wiem. Przyciął mi się kąp na chwilę i zacząłem się zastanawiać, co tutaj się stało, ale już wiem, co się stało. Mogę nie mieć czasu aż tak dużo, więc muszę się odrobinę pośpieszyć. Czekaj, tu już byłem, więc to nie. Skrzynka. Prawdziwa moc. Gwiezdna moc. Tak mi silna. Tutaj? Chyba tak. Jep, więcej dzieci. Baczcie, że musicie czekać, dzieciaki. Podpieszcie się na dach. Wasza nauczycielka tam czeka. I pamiętajcie, żeby nie biec przez ogień. A, tam wiecie, jak fajnie przebiega się przez ogień? Tak, aż ciepełko się robi na serduszku. Nie polecam. Mam flashbacki z bardzo mądrych pomysłów. Chłopaków w szatniach. Ej, słuchajcie, co się stanie, jeżeli weźmiemy sobie dezodorant i zapalniczkę? Żeby nie było powiedziane chłopaków, bo siłą rzeczy nie mam doświadczeń z damską szatnią. Kto tak nie robił w szatni na właśnie pierwszy rzuci kamień? Znaczy, jeżeli pytasz, kto tak nie robił, to rzucam w ciebie kamieniem. A jeżeli masz na myśli, kto nie był świadkiem, to nie mogę tego zrobić. Jezu, boję się, że tam coś jest jeszcze. Chociaż nie mam miejsca chyba na pokój. Więc wydaje mi się, że mogę już iść tam na górę. Bo czekajcie. Teraz mam pauzę, więc mogę sobie zwiedzać, jeśli mi się żadnie podoba. Tu byłem. Na pierwszym... Kurwa. Nie podałem się, to widzę. Nie podoba mi się to, że widzę na parterze jeszcze jakieś... O, tutaj. A jednocześnie nie widzę sposobu, żeby się tam dostać. Chyba, że nie wiem, jakaś któraś winda losowo cudem działa. No ja właśnie pamiętam, że u nas bardzo mądrzy ludzie sobie w ten sposób trochę włosów przypalili i Jezu Chryste, to jest taki paskudny smród. To jest chyba najgorsza część tego wszystkiego, bardziej niż cokolwiek innego. Że to po prostu jest tak obrzydliwy smród palonych tych... palonych włosów. Zresztą to wszystkie dzieci. Pomocy, niech ktoś pomoże! Nie, nie jestem na tle niedojrzały, żeby rzucić najbardziej oczywisty rzecz. Byłem blisko. Mocno się musiałem powstrzymywać. Kakioni Jojo. What? A!
Czekaj. Hold up. Ty, w sumie, to może być rzecz. Następnym razem, kiedy Ulala pojawi się na ekranie, to chyba zastąpi jej Sprite'a. Przeklęta wiedza. Najbardziej przeklęta wiedza. Winda się zepsuła. Wstępującej Kichi. Winda się zepsuła. Odejdź. Bardzo dziwna sytuacja. Ach, cóż, trzeba będzie go wyciągnąć. Potrzebuję swojej pomocy, co ja. Nie no, come on. Step jako stepujący? I mean... Ja to zawsze robię w kategoriach, kiedy chcę zamemować, gdybym chciał... ten... Cokolwiek bardziej poważnie robić, to z automatu bym myślał na czymś poważniejszym. A im bardziej memujące tłumaczenie robię, tym bardziej tłumaczę rzeczy tak dosłownie, jak się da. Albo po prostu używał angielskiego słowa z polską końcówką. Nic się nie stało. Twoje przyjaciele są razem z nauczycielką, więc goń do nich. Tylko tym razem idź z schodami. Tam brzmi jak plan. Cieszę się, że udało wam się tu dostać, ale od tej pory będzie stałe szanki z moimi demonami. Makowiec to popi of the ship. Tu. Pospieszcie się, albo... płoniecie. Ten dupek. Wszystko okej? Okay? Bądźmy ostrożni. Musimy też uważać na demony. To co, ja nie mam czasu na to, żeby jego zabójcę spowolniali. Musimy się ich pozbyć i bez... Raczej wciąż mamy limit czasowy. Zastanawia mnie tylko, czy w tej chwili wciąż musimy dzieciaków szukać. I czy w trakcie walk będzie limit czasowy wciąż leciał? Znaczy domyślam się odpowiedź na to drugie, niestety. Na pewno nie mogę ten przebiec. Błagam. Okej, okay, rozumiem. Mak wilk. Ogólnie te memy z cyklu istnienie czegoś implikuje istnienie czegoś podobnego zawsze bawią mnie bardziej niż powinny. O, zgadnijcie, komu zaraz pół party umrze. I wonder. O, dobra, już gaduję, nieźle. Nie ma na oto walce niby. Wait, hold up. Czy tajemnie mogę mieć różne żywioły?
na to wychodzi, bo najwyraźniej obecna broń Michela ma żywioł Almighty, na który Rasputin jest niewrażliwy. Well then. Ja z początku McFilk przeczytałem jako McFig i takie... Bye bye. Nikt nie będzie tęsknił. Mogę przysięgać, że ponegocjowałbym sobie czasem z tymi demonami, a w tym przypominam sobie, jak bardzo nie jest warto. O, jednak są jeszcze dzieci. Gameplay tej gry to nie jest coś, na co zwraca się uwagę. Nie wiem, o czym mówisz. Cztery dzieciaki uciekły, bo twój wzrok je przeraził. No nie jest pojeść im coś miłego, żeby je uspokoić. Tak, działa, działa. A przy okazji szybciej uciekną, więc nie będziemy marnować czasu. Trzeba mieć priorytety. Na przykład skrzynki. Cudowne jajo. O, już niedługo w SMC4 Apokalips. Znasz co? Niedługo w SMC4 Apokalips. Powiedział nikt nigdy. Tak, trochę hej, to mój grafik pracy, o co chodzi? Więc ja lepszę na tego. To implikuje, że przychodziłeś personę dwa więcej niż raz. Co jest dla mnie o tyle ciekawe, że... Pomyślałbym przynajmniej, że... Znaczy nie, ja to zrozumiałem, że przeszedł każdą z tych gier przynajmniej... Że w sumie przeszedł te gry więcej niż po razie, o, ten sposób, czyli że któryś przeszedł przynajmniej raz, o. Jak się poplątać, żeby jednocześnie nie najebać? Nie odchajcie. Tym razem wejdzie. Jasne, najwyżej się okaże, że nic nie zrobi. To będzie ciekawe obrażenia. No well. No, Omni Dimension nawet nie zdążyło spróbować wejść. Nie pamiętam, czemu przerwałem. Czemu to brzmi jak moje typowe podejście do większości gier? Jezu Chryste. To jestem tak bardzo ja, że zaczynam coś grać, nie wiem dlaczego przerywam. Po czym wracam do jakiejś gry po 30 latach i nagle się okazuje, ej, taka jest fajna. Też go czujesz? Ta seria, który lepiej jest, przynajmniej moja persona tak twierdzi. Zajebiście. To oznacza, że musimy jeszcze uratować dzieci. You know. Mam dziwne wrażenie, że Omni Dimension weszło. Czuję się... dziwnie. Dostawałem pian na każdy edgowy buddy. Czyli masz na myśli to jakąś dosłownie chwilę? Biorąc pod uwagę Encounter Rate tutaj jak biegasz? O Jezu, ci przeciwnicy mają... Odporność na ogień, come on. Nie, u mnie to jest najgorsze, że ja bardzo często tak robię z jakimiś RPGami i potem wracam po jakimś czasie i nie pamiętam, co się w tej grze działo. Xenoblade. Au, podobało. Nie no, w Xenoblade tak akurat pamiętam. Co tam się mniej więcej dzieje. Pomimo tego, że przychodzę tego już od jakiegoś roku. Kiedy ja kupiłem Xenoblade'y? Chodź mnie, żeby sprawdzić. Tu jest jakiś pokój. Czy są nim dzieci? Chyba tak. Ja już wykształciłem trochę, że jak się zabiorę, to skończę. Ja właśnie...
Nie do końca tak potrafię. Są jakieś dzieci. Nie płaszcie. Zbierzcie się do kupy i biegnijcie do, okej? Część do krosy na razie Smith. Właśnie ja słyszałem dużo o tej grze, że niekoniecznie. Znaczy słyszałem bardzo podobne opinie jak o Sea of Stars. XDD. Jezu, gdzie mogą być jeszcze dzieci, żeby nie wpierdali się w królowa? In before gra się kończy. A kiedy kończy się prolog? A, czyli ten nie przejdę. Jesus. Mało czasu. Au. God bless. Ja nawet już nie próbuję, jak idę tego raz Putina po tym, jak ostatnio mnie zmamudował. Muzycznie jest bardzo nudno. Ale to nie świadczy za dobrze. Z drugiej strony bardzo lubisz serię, gdzie połowa ścieżek jest skomponowana przez Sakurabę, więc wiem, że nie stanowi to dla ciebie, że automatycznie zabija to grę. Przepraszam, musiałem. O którego chodzi? O Soulsy. Większość soundtracków do Soulsów 1 plus Soulsów 2 skomponował Sakuraba. Przypomnij mi, jaki ma stosunek do jego ścieżek. Przypomnij nam, Shin, jaki masz stosunek do ścieżek pana Sakuraby? Ile jeszcze tych min będzie? To be fair, w trójce miał bardzo dobry... hold up. A nie, ja po prostu nie chodzi na te, na dubbingy, okej, okej. Czyli chyba muszę tu wejść. I chyba już ogarnąłem wszystko. Tak, tutaj nie ma prawa być nawet tego, nawet pokoju. Więc tam nie może być dzieci. DS2-kego. Co implikujesz? Czy implikujesz, że DS2 nie ma dobrych soundtracków? Co robił Sakuraba w trójce poza Voltem i Elvisiem? Już ci mówię. Dunk Memes 3, Moto i Sakuraba, drzewo, Seiju, Volnir, Old Demon King, Nameless, obie fazy, żeby nie było. I chyba wsio. Rzeczyś te same śpitanka? I mean. Nie uważam, że co to za utwory. No by wcale. Nie wiem, lubię większość z tych utworów. Jakby pasują do walki, niekoniecznie to jakieś bardzo zapamiętywalne, ale pasują do momentu, w którym lecą. Prawda, ja to nie mogę zapisać, prawda? No co, wy chcecie zapisać przed tym, jak możliwe, że idziecie do dużego, ważnego fabularnie bossa? Pojebało was? ODK? Odium King. Okej, okej, raz. Czemu tego jest na tle niemiła, żeby nie dać możliwości zrobienia zapisu?
Wiesz, nie to... A, bo tu jeszcze są te schody. I trzeba dalej przejść najwyraźniej. Czym wy kurwa jesteście? Ta banda. Przez chwilę... Czekaj, ja już z nimi walczyłem. Apparently. Podatne nogi, nie ważyły na wodę. Czy... Hold up. Makela. Not nice. The exact opposite of nice. Nie, nie chcę Fusion Spell i chcę je po prostu w Maladi traktować. Powiedziałem coś? Dziękuję. Nie wysyłał ktoś o tym kreaturze na serwerze dzisiaj? Jeżeli wysyłał, to nie widziałem albo nie kojarzę. Okej, czyli tutaj już jest przejście i tutaj też nie mam zapisu? Nope. Imagine. Nie chcę nic mówić, ale... Mógłbym przysiąść, że wysłaliśmy tutaj jakieś 50 dzieci. A widzę ich to jakieś 7 na krzyż. Oh well. Ale we lubią się czasem pożywić, I guess. Nie wiesz, że moje demony nie są dla niego zapałką. Napadę mnie w kurzu i daję ci jeszcze 5 sekund życia. La. Pom, 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 pom. Jesteś. Tego się spodziewałem po przeklętej gwieździe. Mistrzu Leo! Czemu podpaliłeś to miejsce? Ty chciałeś mnie zabić? Czemu, Mistrzu Leo? Czemu? Bo nie znoszę płaczących gnojów. A co ja sudo? Tong? Ty wiedźmo. Nie wmówisz mi, że zapomniałaś tej twarzy. To ty i ten twój gnojek mi to zrobiliście. Hej, ta suja? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Wciąż udajesz głupio, co? Ach, nic nie szkodzi. Już to też cenzura. Co masz na myśli? Patrzenie, jak się miotacie, było naprawdę zabawne, ale teraz niterkę znaleźć się nie było jedynymi. I witch? A niekoniecznie. Jestem w stanie uwierzyć, że ten, że może do niej mówić przed wiedźmą, zwłaszcza, że jednak mamy dość paranormalny setting. O Jezu, ale deformowany dźwięk! O mój Boże! O, ale po uszach uderzyło! O jest! Ten odgłos wybuchł był tak deformowany, Jezu! Paskudnie zdeformowany odgłos wybuchu.
To było podle, stary. Nie to obiecałeś? Ha, złoczyńcy, trzymając się obietnic? Zawsze tak sobie myślałem, że w sumie w dowolnej, powiedzmy, fikcji, że tak to ujmę. Zresztą podejrzewam, że nie tylko w fikcji w ogóle. Złoczyńcy mają dużo łatwiej o tyle, że protagonistów zazwyczaj obowiązuje jakiś tam kodeks honorowy, nie będziemy zabijać, będziemy dotrzymywać słowa i tak dalej, a antagonista może sobie powiedzieć: haha, obiecałem, haha, 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 i chuj, że obiecałem. Ty tchórzu. Mam już tego dość, pójdź dziewczynę. Ty się umarła tego dnia, on nie musiał przez to przychodzić. Wszystko wina tej wiedźmy, że nieszczęście. Nie będę czekać na koniec na chuj Olin. Spłońcie doszczętnie tutaj, spłoń doszczętnie tej, takiej, zasługujesz na to jako wiedźma. Czym jest ten koniec na chuj Olin? To jest prawdziwym celem Jokera, odpowiedz mi! Przysięgam, że na chuj to jest najzawodniejsze gówno, jakie w życiu słyszałem. A na chuj Olin to w sumie jest przeciętne granie w League of Legends? Spełnienie wyroczni Mai. To czego pewnie egzaltowany to... To sprawienie bluzki zmienia się w Idealian, czymkolwiek by Idealianie nie byli. Kiedy na niebie utworzy się święty krzyż, niebo wstąpi w niebiosa. Nasza jedyna szansa, zdarzająca się raz na 15 tysięcy lat, zbliża się. Od tego dnia my, członkowie nowej rasy, będziemy prawie bogami. Ten skniły świat zostanie zniszczony. Tak, MSMT? To w SMT raczej fabuła szła w tę stronę. Co ty mówisz? On planuje ewolucję ludzkości? Mam już dość twoich bredni. Właśnie G2 draftuje przeciwko T1. I mean... Tam teoretycznie drafty już powinny być normalne. Powinny być, wiem. Domyślam się, że jest wręcz przeciwnie. Pokaż nam Jokera, kim on naprawdę jest? Wciąż nie pamiętasz? Ludzie tak łatwo skłaniają się ku Eksemo. No, oczywiste, że wspomniałem, a i zostały zgubione. Daven i one Belvet. O Boże, Belvet. Czemu ludzie to pikują? Dla mnie Belvet to taki dla was Renekton. Przysięgam. Maska egzaltowanego kruskrywa. Twarz egzaltowanego kruskrywa pod maską jest piękna niczym bogini. Mam swoje rozkazy od Egzaltowanego, aby zemścić się na tobie, która opóźniała moje postępy. Mam wiadomość od Egzaltowanego. Pamiętaj ten letni dzień 10 lat temu. O nie, to 10 lat temu? Letni dzień 10 lat temu? Pamiętajcie? Najlepszą kwintesencją pisania dialogów jest powtarzanie kwestii dialogowych powiedzianych sekundę temu. Na mnie to już koniec. Ja już sobie stąd idę. Metal Gear. Gdzie niby chcesz iść? Nie uciekniesz stąd. Spoiler, po prostu się wezmie i teleportuje. Restauracja w obserwatorium się rusza. Racja, plotki dzieciaków. Cześć, czy Joker to starsza siostra? Nie proszę! A. Ratując ją, ratujemy? Okej, nieważne.
A mi wątpię, żeby Xula 2 to ruszyło, ale... Okej, bierzemy cię i stąd uciekamy. Czy plotką, którą ogłosili, jest to, że obserwatorium tak naprawdę statek powietrzny? Czy ki diabeł? Czy zgodnie z prawdziwym duchem JRPG-ów dostajemy swojego własnego airshipa? A nawet jeżeli weźmiemy ten statek, to kto im będzie latał? Sama, nie chcę umierać! Dam mi dupę. Czas aby... Niala kierowczyni Maja Mano pokazała swoje umiejętności. Zdawcie to mnie. Dajmy mu bot lane. O baby. To będzie spicy. Pokój sowniczy jest przed nami. Ciekawe co w nim czeka. Nasz własny airship. Więc... tym się steruje... Pania Hamulców? Jak sobie poradzę? Płynne ostatnie słowa? A co lecimy? Dosłownie? A Majacz, na pewno jesteś w stanie to pilotować? Nie chcę być niemiły, moja droga, ale nie powinnaś dać komuś innemu się tym zająć? To taki... Dobra, nie przejmujcie się. Poradzę i zobaczcie. Tym razem na serio. Lecimy! Nie ma hamulców, na pewno się uda. Nie będę kłamał, że to brzmi trochę jak przecięty Polak za kierownicą. Nie, dobra, przesadziłem. Nie, to... przesadziłem. Z drugiej strony, gdybym powiedział przeciętny kierowca BMW za kierownicą, to podejrzewam, że byłbym znacznie bliższy prawdy. Wtedy byłoby to nie do powiedzenia. Dobra, dobra, to Maja. Cholera, spadamy i to szybko. Nie możesz coś zrobić, Maja? Co możemy zrobić, jeżeli silniki właśnie nam wybuchły? Jakby to... chyba się trochę popsuło i nie mogę tego kontrolować. Gdybym miał złotówkę za każdą grę, w której w wyniku jakichś wybuchów nagle ucicha muzyka, to miałbym przynajmniej 2 złote. Niech ktoś pomoże, niech to płonąć! Liza, nie wiedziałem, że zamieniasz się w Maję. Kto lew? On żyje. Jaki to w niebezpieczeństwie? Chodźmy! Niech zgadnę. Nah. I'm done. I'm fucking done! Czy ja się zastanowiłem, czy będę chciał robić streamer? Nie zastanawiałem się, czy będę chciał robić streamer w tygodniu. W tym tygodniu chyba nie będę robił streamów. Zwłaszcza, że Sevik ma jakiś bardzo rozjebany grafik i nie wiem, kiedy będzie on chciał robić streamer, a kiedy nie, więc nie chciałbym się wpierdzielać. Także o ile nic się nagle nie zmieni, to spodziewajcie się, że mój najbliższy stream będzie w przyszłym tygodniu, też w sobotę spesane. A na dziś to było na teraz. Dzięki wam, że przyszliście i trzymajcie po. Cześć.